Witam wszystkich, nazywam się Bungo, a wy ludziska oglądacie pierwszy odcinek Pancernej Środy, czyli mojej serii, która z założenia ma pojawiać się co tydzień w środę i w której będziemy grali oczywiście w World of Tanks. Mówiąc szczerze, miałem długą przerwę od tej gry, naprawdę nie grałem w nią chyba z 2 miesiące tak na poważnie, albo na dłużej, cholera wie. W każdym razie postanowiłem powrócić do niej. No i tak, ten powrót był bolesny, bardzo mi źle idzie teraz. Wcześniej miałem prawie 57% zwycięstw, teraz już jestem bliżej 56%, więc tak, to chyba świadczy o tym, jak bardzo źle mi idzie, ale to nieważne, przemogę się, poprawię się i będę znowu w formie, mam nadzieję. W każdym razie, zanim rozpoczniemy od naszych tutaj dzisiejszych dwóch bitew, które zamierzam wam pokazać, chcę jeszcze jedną rzecz zakomunikować. Zamierzam oprócz Pancernej Środy robić jeszcze jedną serię, w której będę pokazywał wasze powtórki. Wasze, tu mam na myśli oczywiście moich widzów, czyli was. Nie mogę się wysłowić do końca nawet. Więc tak, jeżeli macie jakieś niesamowite bitwy na swoim koncie, w której wytłukliście połowę drużyny, albo najlepiej całą, to przyślijcie mi taką powtórkę tutaj na YouTubie albo na Facebooku, a na pewno zademonstruję ją, pokażę szerszej publiczności i ukraszę moim beznadziejnym komentarzem. Więc jeżeli nie masz nic przeciwko, to tak, zachęcam do tego. Mam nadzieję, że ta seria również wypali. Mam tutaj zamiar ją nazwać Epickie Bitwy, bo jestem kompletnie niekreatywnym człowiekiem. Niestety. Więc tak, tutaj wszystkie ogłoszenia mam za sobą, więc może przejdźmy do tego, co się wydarzy w dzisiejszym odcinku. I niestety muszę wam powiedzieć, że nie za wiele. Jak już mówiłem, powróciłem do tej gry świeżo, więc miałem okazję rozegrać kilka bitew w E50 głównie, z której jedną bitwę zobaczycie. Jest to mój ulubiony czołg średni w tym momencie. Po prostu kocham jego, no może mobilność nie jest jego najlepszą silną stroną, największą silną stroną, cholera. Widzicie? Zapominam języka w gębie. W razie nie jest to może najbardziej zwinny średni czołg, ale za to ma niesamowite działo, które jest celne, niczym laser. Zobaczcie, 0,3 celność ma. Świetną penetrację. 270 mm penetracji na normalnych pociskach i 390 średnich obrażeń, więc działo tutaj miażdży. Naprawdę miażdży i uwielbiam nim grać. Bardzo przyjemny czołg do grania. Zwłaszcza, że jak na średni czołg ma niezły pancerz, mamy 185 mm z przodu pancerza, który jest nieźle skontowany, więc często się od niego pociski odbijają. I mamy 80 mm pancerza z boku, co jest chyba tą samą, tak, grubością co Tiger 2, który nagle ma jakąś dziwną wieżę u mnie. Może coś z tym zrobić najwyraźniej. Tiger 2 nie grałem wieki. W każdym razie E50 ma całkiem niezły pancerz z boku również, więc technika side scrappingu też na nim wychodzi. A to dobrze, bo to jest moja ulubiona technika w tej grze w ogóle. I oprócz E50M będziemy dzisiaj grali jeszcze S100, a właściwie to grali, to jest takie trochę naciąganie rzeczywistości, bo tak naprawdę to będziemy oglądali powtórkę. S100 w każdym razie, jest to Mike Tyson wśród wszystkich czołgów w tej grze. Mój ulubiony czołg w ogóle, jest to ciężki skurczybyk, który ma niesamowicie gruby pancerz, zobaczcie, 200 mm pancerza z przodu, który jest ustawiony pod takim kątem, nic przez to nie przejdzie, nic. Nawet całkiem gruby mamy pancerz tutaj, co prawda nie pamiętam wartości, ale też często, o Jezu, pociski przeciwnika się odbijają. I mamy gruby pancerz po bokach, 120 mm. Tutaj technika side scrappingu jest czymś, co trzeba używać. Mamy 250 mm pancerza na górze wieży, która nie jest zbyt dobrze skontowana, ale możemy to naprawić, obracając ją odpowiednio od przeciwnika. I działo, które miażdży, 235 penetracji na standardowych pociskach nie jest najlepszą liczbą, ale 334 na pociskach premium jest już odpowiednia. To już wszystko wchodzi jak w masło i popatrzcie na te obrażenia, 750 punktów obrażeń za każdym strzałem średnio będziemy zadawać, więc jest to po prostu potwór. Więc przejdźmy być może do pierwszej bitwy, pierwszej powtórki i zobaczmy, jak mi poszło. Okej, ludziska, pierwsza bitwa dzisiejszego wieczoru i to najlepsza bitwa, jaką mam wam do zaproponowania. A, przynajmniej najwięcej damage tutaj zrobiłem. W każdym razie jedziemy w S100, czyli w mojej ukochanej maszynie ciężkiej i zrobimy komuś krzywdę tym działem. Kogoś zdmuchniemy z powierzchni ziemi jednym pociskiem, ale najpierw musimy dojechać. Jadę tutaj w kierunku banana, czyli J4. Jest to moja ulubiona pozycja na tej mapie. No tam zwykle jeżdżą ciężkie czołgi przeciwnika, no i zwłaszcza jak my jesteśmy ciężkim czołgiem, to warto stawić im czoła i powstrzymać przed tak wygraniem jednej flanki. Więc tutaj jadę zgodnie z przepisami podróżce brukowanej, nie niszcząc tutaj pobliskich rzeczy. Mam nadzieję, że nikomu nie zniszczę trawnika, ani przynajmniej nie rozwalę
ogrodzenia. Tak, jadę sobie tutaj spokojnie, nic się nie dzieje. I tutaj będę już od razu przygotowany na jeden fakt. Zwykle na E4 siedzi jakiś średni czołg albo lekki czołg i strzela wszystkim w tyłek. Wszystkim ciężkim czołgom, które jeżdżą zwykle na bananka, tak jak ja mam to zamiar zrobić. Więc zwykle zanim tam pojadę, lubię się ustawić tutaj wokół tego, właściwie to nie wokół, tylko obok tego białego domku. Obrócić się w tamtą stronę i sprzedać takiemu spryciarzowi kulkę. I właśnie tutaj się pojawił skubaniec, już czeka i chyba do kogoś zaraz strzeli. Ja jestem wyspotowany. 869 punktów obrażeń przyjął na klatę. Na pewno mu zepsuło dzień już na samym wstępie. Ja sobie poczekam, aż przeładuję tutaj kolejny pocisk i wpakuję mu następną tutaj pestkę w łeb. 759 punktów obrażeń. I facet został z 15% życia. Teraz zauważyłem, że w ogóle mam pomieszane tutaj plakietki. Wszystko jest nie tak, jak powinno być. Zamiast punktów życia mam procenty życia i zamiast nazwy czołgu mam nazwę gracza. No, to jest jeden z problemów, o których mówiłem. Dopiero wróciłem do tej gry i nawet wszystkiego dobrze jeszcze nie ustawiłem. W każdym razie, tamten gość raczej się już nie wychyli. Chyba, żeby chciał oberwać kolejną pestkę, która by go już kompletnie ukatrupiła. Więc tutaj zaatakuje wrogie maszyny. Tam jest już siódmy. E75. I tutaj sprzedałem pestkę, niestety, która się odbiła. 27. Facet jeździ bokiem. Nie wiem, czy on myśli, że jest statkiem, czy co. W razie coś tam dziwnego kombinuje. Jest jeszcze I8 tutaj jest, którego mierzę. Czekam, aż będę mógł strzelić. Facet się odsunął, więc kolejna ofiara to jest E75, a jednak nie. Skała go obroniła. Ta pieprzona skała, która przyjęła pocisk za ileś tam tysięcy kredytów i sprawi, że będę spłukany kompletnie. Jak widzicie, wszyscy się ode mnie odbijają. Również zwróćcie uwagę na to, że wieże nie obracam w kierunku przeciwnika, tylko troszeczkę ją kątuję, tak żeby ich pociski się również odbijały od wieży. To dość częsty błąd kierowców S100. Oni cały czas mają lufę wycelowaną w przeciwnika, do którego mierzą, nawet jak przeładowują. I wtedy bardzo łatwo przebić właśnie jego wieżę. Widzicie, po daniu strzału od razu obiłem wieżę i pocisk się nie przebił. Chociaż ten I8 z jakiegoś powodu postanowiłem nie strzelać z pocisków odłamkowych. Najwyraźniej facet się już poddał, ale nie narzekam. Tutaj mamy przykłady zasilnego, który korzysta z techniki sidescapingu, co jest najlepszym pomysłem, bo jego dziubek jest pod takim kątem ustawiony, że taka technika mu tylko przeszkadza tak naprawdę. Tam wcześniej sprzedałem pocisk E75 w włas. No i znowu tutaj jest E75. Próbuję mu wpakować kolejny pocisk w włas, ale przez chwilę mi zasłaniał widok nasz S7. I odbiłem wtedy. No jak widzicie, większość pocisków przeciwnika chodzi w gąski, nic nie robiąc. Nasz pancerz nas chroni. Są dosyć dobrze skontowane, więc w miarę bezpiecznie się tutaj czuję. Odwracam wieżę i czekam, aż będę miał okazję strzału. 85-751 punktów obrażeń. To mu się zdecydowanie nie podobało. Oj tak. I znowu się pocisk odbił przeciwnika. Tutaj się pojawił skubanie, z którego się już warto bać. Tedek, dziesiątka radziecki i tak, ale już go skosiliśmy. 57 punktów życia miał, któremu odebraliśmy je siłą. Brutalnie. Facet to zapamięta do końca życia. Albo i nie. No i tutaj mamy sytuację taką, że jest M103 wraz z S7, który się czeka na nas. I uparcie gąskują mnie w tym miejscu, przez co jestem zmuszony stać w miejscu, no, ale to dobrze, bo w sumie się nigdy nie spieszę. Teraz sobie trochę podjadę do nich, żeby im wpakować kulę w łeb. I ryb. Dobrałem sobie 709 punktów obrażeń. Zabrałem sobie ja plus fraga. Dwa fragi już mam. Ten M103 ma już przerąbane. To jest M103 czy M109? M103. Więc sobie tutaj podjadę, skontuję się do niego i mówię sobie jej głaz. I to jest normalnie stopniowe. No i cóż, właściwie już jest bitwa wygrana. Zresztą to była bitwa w miarę jednostronna. Przetoczyliśmy się z każdej flanki po nich. Nie mieli szans zbyt dużych. Tutaj STI stoi sobie tyłem do mnie odwrócony. Co prawda go jeszcze nie widzę najwyraźniej. O, jest. Więc mi wpakuje kulkę w łeb. Co prawda, mówiąc w łeb, mam na myśli bok czołgu, ale to nieważne.
Tak, sam został mouse na dole, to już jest tylko formalność. Czekam spokojnie, aż mi się pociski przebiją. I nasza fałka została zniszczona pod sam koniec bitwy, no przykre. I tu jeszcze mogę jeden pocisk pakować mouse'owi w boxleży, który chyba zamierzał uciec do wody, albo i nie, bo i tak zginął. Więc tak, 15 do 4. Całkiem niezła bitwa. 1825 doświadczenia dostałem za to, stalowa ściana i 7457 punktów obrażeń zadałem w tej bitwie, więc całkiem nieźle. I udało mi się o dziwo zarobić, mimo że korzystałem z pocisków premium. No a to jest druga bitwa ludziska w E50, czyli jak już mówiłem wcześniej, średnim niemieckim czołgu, na którym postanowiłem zakupić sobie znaczek Predatora, nie Predatora, przepraszam, Raptora. Właśnie czuję jak Raptor. Grałem z nim. I tak, jest to mapa, na której nie jestem zbyt doświadczony w grze. Przez dłuższy czas jej nie było. Jakiś tam patch poprzedni ją wprowadził z powrotem. Ale postanowiłem, że skoro mam szybki czołg, to pojadę od lewej flanki, tam na górę, i spróbuję wykorzystać przewagę, jaką by dała mi pozycja na wzgórzu. I zobaczymy, czy to mi się opłaci. Mam tutaj dosyć nieźle wyszkoloną załogę na tym czołgu. Chyba praktycznie już trzeci skill na maksa jest zrobiony, który jest skinem kamuflażu. Czasami próbuję tutaj korzystać z kamuflażu tego czołgu, który nie jest najlepszy, ale załoga potrafi zrobić różnicę. Spinam się tutaj na tą górkę i zobaczymy. Te deki oczywiście są w mieście ustawione. Tutaj jakiś średni czołg jest. Spróbuję go klepnąć, ale chyba tutaj nie najlepsze miejsce jest. Więc zmienię pozycję. I zobaczymy, czy tam będę miał okazję jakąś do dania strzału. A to jest dobry czołg snajperski, więc pewnie coś takiego się przydarzy. Okej, tutaj zwykle kampią przeciwne czołgi z przeciwnej drużyny, więc tutaj jestem ostrożny. Nic mnie jeszcze nie wyspotowało, ja nic nie wyspotowałem. A i tak jestem cierpliwy. Staram się tutaj cierpliwie grać tą grę, bo to jest klucz do zwycięstwa ludziska. Wydaje mi się, że cierpliwość plus nie danie się zabić. Wiem, że to głupio brzmi, oj, Bungo, naprawdę? Nie mogę się tak zabić, żeby wygrać? Ale to jest dziwne. Jak najdłużej starajcie się przeżyć w tej grze. Wtedy macie większą szansę, że będziecie w stanie zmienić losy bitwy. Tutaj się pojawił STI. On ma całkiem niezły pancerz i dosyć dobrze był skontowany. Chyba sprzedałem mu pocisk w gąsienicę. Tutaj też odbił się od niego mój pocisk, niestety. Facet mimo to on dalej jedzie do przodu, nie chowa się nigdzie. Udało mi się go zgłęskować i jednocześnie zadać mu obrażenia, więc tutaj powinien pożałować swojego ruchu. I odbiję się od niego. Fail. STI to jest bardzo ciężki czołg do przebicia. Często mam z nim problemy. Ma bardzo, bardzo mały, słaby punkt, który jest bardzo blisko ziemi i ciężko go trafić, zwłaszcza z daleka. Ale już ma 62% życia. Troszeczkę go zjechaliśmy na dół. Wymierzę w brzuszek, na szczęście trafiłem go, 408 punktów obrażeń. I jeszcze czekam na jedną okazję do dania strzału. Mi się udało, 352 punkty obrażeń. Jak widzicie, tutaj mam całkiem niezłą zabawę z tym ruskim ciężkim czołgiem 9 poziomu. Ja próbuję sidescrapping użyć. I nawet nie potrzebuję, go zabiłem. Dobra, więc mamy z głowy 9 ciężką, która wydaje się być jedynym czołgiem na tamtej flance. Tutaj sobie postrzelam troszeczkę do Ice House'ego z 460 metrów. Jak widzicie, to nie jest problem, dlatego działa. Tutaj chyba go znowu trafiłem na ślepo. O tak, zdecydowanie, chyba pestka mu weszła. Tutaj mierzę trochę źle, bo trafiłem go, że chyba jarzmo działa, więc tutaj nie było szans na przebicie. Niestety. Bardziej w tą stronę i powinien strzelić. Właśnie, dobrze zrobiłem, bo go chyba trafiłem. Facet na pewno nie jest zachwycony tym faktem. Dając coś jest za wzgórzem, dlatego trafić raczej nie będę mógł. Ale pod mostem mamy te deki. Co my tutaj mamy? Obiekta i Tortoisa. Tortoise chyba jest tyłem do mnie. Nie, przodem. A wybrałem obiekta. I dobrze, bo to jest moim groźniejszy czołg. Jego działo jest bardziej bolesne w starciu. W kontakcie właściwie. No i dobra, zorientowałem się chyba w tym momencie, że na tamtej flance jest spokój, więc postanowiłem, że podjadę trochę dalej. Tutaj dalej widzę, że Is jest.
sprzedałem mu pocisk 1 za 371 punktów obrażeń. On niestety też mnie przebił. Fail. Tego nie było w planach. Zapomniałem o tym Isie chyba. Myślałem, że już będę miał drogę wolną tam. Więc czekam, aż znowu się nam pokaże ten Is. Niestety cały czas nie chce się pokazać, więc szukam tutaj jakiegoś darmowego strzału pod ten most cały. My tam Is 7 sobie przejeżdża i ryby. O, 433 punkty. O tak, lubię to. I jeszcze jeden strzał. Miałem szczęście, bo się ode mnie Is 8 odbił. Jak mówiłem, pancerz tego czołgu jest całkiem niezły. Dobrze, że nie celował w wieżę. Is 8 się schował oczywiście. To nie jest jeden z tych graczy, którzy stoją i czekają na ciosy. Widzę, że tutaj już wszystkie TDK-i zjechały z mojej linii strzału. Tam jest chyba Luwe. O ile dobrze pamiętam, za budynkiem schowany. Jego też nie będę mógł dziabnąć. Cały czas się boję tego Isa 8, chociaż wiem, że jest na jeden strzał dla mnie. Ja chyba w tym momencie wreszcie postanowiłem podjechać dalej po tej flance na linii 1. Korzystając z osłony krzaczków, licząc na to, że nie zostanę wyspotowany. Zresztą chyba tu jestem bezpieczny dzięki krzywiźnie terenu. Okej, okay, widzę Isa, widzę Luwę. A tutaj mamy chyba strzał na Tortoise'a od tu. I jest 401 punktów obrażeń, 4% życia mu zostało. Więc niewiele brakowało, byśmy go wykończyli. Okej, okay, zjeżdżam w dół. Do takiej dolinki małej tutaj. Jesteśmy w miarę osłonięci. I próbuję upolować chyba Tortoise'a do końca. Okej, okay, widziałem gdzie stał ostatnio, więc wymierzam ślepo i po nim. Haha, pięknie. Mamy już dwa fragi na koncie. Tu się jeszcze Is pojawił, ale nie udało mi się go trafić i okazuje się, że Is 7, a właściwie to Is 8, przepraszam, do mnie podjechał. Na szczęście udało mi się skontować w miarę dobrze i facet trafił mnie w górną płytę. Tutaj sfailowałem, go trafiłem w gąsienicę, nie do końca tego chciałem. Myślałem, że będzie już po nim, ale powinienem zdążyć drugi raz strzelić. No właśnie, nie zostało Luwę. Tutaj znowu sfailowałem, niepotrzebnie wyjechałem do niego. Już skończyły mi się zresztą normalne pociski, teraz muszę korzystać z pocisków premium. Ale już poluwę. Cztery fragi mamy na swoim koncie. I co tam jest? Ktoś tam się szarogęsi. To chyba był Is, a tutaj mamy obiekta, tak? Tak. Jest siódmy i obiekt. Właściwie bitwa wygrana już. Tutaj chyba bym miał okazję na zadanie obrażeń, ale sfailowałem i w gąsienicę trafiłem. Zresztą nie lubię za bardzo strzelać do Isów. Bo skubańce odbijają moje pozycje. Już teraz jest takim kątem, że powinienem móc go dorwać. Ale ktoś się nie dorwał, cóż. No i został nam tylko obiekt do wykończenia. Z nim nie powinniśmy mieć problemu. Tutaj próbuję go ustrzelić z daleka, ale cały czas skała go zasłania. Dosyć długo będę próbował to zrobić, bo myślałem, że nie będę miał wystarczająco dużo czasu, żeby tam dojechać. I wygląda na to, że rzeczywiście nawet schował się za wzgórzem już. Ale cały czas się nie poddaje. Jestem uparty jak muł. Widzę tutaj. Więc wreszcie zebrałem się w sobie i pojechałem tam. Nasz obiekt, właściwie to obiekt przeciwnika zniszczył naszego fosza jeszcze. Tak tuż przed śmiercią jeszcze zdążył użreć skubaniec. No i tutaj się będę wspinał powoli na to wzgórze, co nie jest takie proste, bo E50 wbrew pozorom nie jest najlepszym wspinaczem w tejże. Po prostu wspinaczem, no, nie najlepiej wspina te kartki ze sobą. Może nie najlepiej sobie radzi wspinaniem pod górę, bo jest ciężki skubając, ale udało mi się tego obiekta wykończyć, więc mamy kolejne 5 fragów na naszym koncie. I to będzie ostatnia bitwa na dzisiaj. 3474 punktów doświadczenia, 4998 obrażeń zadaliśmy i wyszliśmy na minusie, niestety. Więc tak, mam nadzieję, że podobał się wam ten pierwszy odcinek Pancernej Środy. Spodziewajcie się więcej tego i przypominam, wysyłajcie mi wasze epickie bitwy i będziemy robić tutaj serię osobną z waszymi powtórkami. Więc mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia następnym razem, ludziska w World of Tanks.